Hejka, witam was w kolejnym odcinku moich historii. Słuchajcie, chcę wam powiedzieć, że ten filmik nie powstał na celu, żeby kogoś oczerniać, bo naprawdę nie jestem typem osoby mściwej, która po prostu drze się na innych, ciągle robi innym wyrzuty i która się mści za rzeczy z przeszłości. Jednakże, jak zapewne pamiętacie, opowiadałam kiedyś o takiej dziewczynie, która po prostu jest popierdolona. Tak, taka była. Opowiadałam wam o jej zachowaniach i dzisiaj, wchodząc na Mister Planet, napisała do mnie koleżanka, piksel i taka strzałeczka w tą stronę. Ja wam ją mówię, bo w razie W ona może wam potwierdzić to, co powiem. Ona zauważyła pod moimi filmikami chamskie komentarze ze strony tej dziewczyny. Głównie to ona mnie napastowała hejtami. I zaczęła mi mówić wszystko to, co o niej wie. I z tego, co ja wiem, z tego, co się dowiedziałam, moja koleżanka chyba chodziła z nią do klasy czy coś takiego, bo tak zrozumiałam. Ta dziewczyna, która była tą wredną, ta wredna dziewczyna miała ciężkie życie. Wyżywała się na wszystkich, była bez serca, bez uczuć, bawiła się ludźmi, była szatanem w ludzkiej skórze. Wyżywała się na przykład na kim się tylko da, bawiło ją cudze cierpienie, była psychopatką. Mogłaby najpewniej, gdyby mogła, to by chętnie wszystkich pozabijała i by później nie miała wyrzutów. Ja tu nie mówię o takim retorycznym zabijaniu, teoretycznym, przepraszam, tylko takim prawdziwym. Z tego, co powiedziała mi koleżanka, to ona potrafiła kogoś skrzywdzić, a potem się z tego jeszcze śmiać. Sami przyznajcie, że to nie jest normalne. Pisała w ogóle chamskie komentarze pod moimi filmikami. Kiedyś była taka sytuacja, że udawała moją przyjaciółkę tylko po to, żeby wbić mi nóż w plecy. Tak w cudzysłowie, nie? Bawiła się cudzymi uczuciami, bawiło ją to wszystko. Nawet swojego chłopaka potrafiła popchnąć, pobić, nakrzyczeć na niego. Nie była po prostu sobą, jeżeli można tak powiedzieć, bo udawała słodką, miłą dziewczynę, która chce wszystkim pomagać. Uśmiechała się, ale no trudno, mówi się. Pomyliłam się. Jeszcze jak gadałyśmy na komunikatorze, to wyszła dziewczyna, która miała dziwne zachowanie. Podejrzewam, że to jej multi. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Ta dziewczyna podała mi numer, ja jej podałam swój, żeby tak pogadać, bo się zaprzyjaźniłyśmy. No i ona bardzo dziwnie kończyła rozmowę telefoniczną. Rozmawiało nam się całkiem dobrze. Ona zachowywała się jak detektyw. Starała się ode mnie wyciągnąć interesującą informację. I to wyglądało tak. Ja mówię, a no bo wiesz, no bo on zrobił mi takie świństwo i bla, 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 bla. I ona mówi, aha, rozumiem. Dobra, to ja już muszę kończyć, bo ktoś mnie woła. Słuchajcie, a nikogo nie było słuchać po drugiej stronie słuchawki. Jestem niemalże pewna, że ona po prostu to, co powiedziałyśmy sobie przez telefon, przekazywała moim znajomym i robili sobie z tego bekę. To jest bardzo niedojrzałe zachowanie i jak tak ludzie by się do końca się zachowywali, to by była to planeta dzieci niedorosłych. Nie jestem oczywiście 100% pewna, czy to ta sama osoba, bo wzoruje się jedynie na podobieństwie w zachowaniu tych dwóch dziewczyn, ale bądźmy szczerzy, ludzie, nie zachowujemy się tak, tak? Ja też popełniłam życiu wiele błędów, krzywdziłam ludzi, raniłam ich, zachowywałam się jak wariatka. Ale rodzice i przyjaciele uświadomili mi, że to nie ma sensu. Ja sobie sama też uświadomiłam. Przez to straciłam mnóstwo osób, które były dla mnie ważne. Bardzo dużo osób. I chciałam was w tym odcinku ostrzec, a nie użalać się nad sobą. Ostrzec was przed takimi ludźmi jak ta dziewczyna. Nie powiem, jak ona się nazywa, aby chronić jej dane osobowe, o ile mogę tak powiedzieć, bo jak mówiłam, jest ona wredna, dwulicowa i mściwa. I boję się, że będzie próbowała mi znowu zatruć życie. Ja już wystarczająco przy niej wycierpiałam, bo i kiedyś zaufałam jako przyjaciółce. Ona to wykorzystała, nasze prywatne rozmowy porozsyłała znajomym. Wolę nie mówić o imieniu i nazwie, ponieważ naprawdę nie chcę mieć później problemów. I jeszcze wam jedną rzecz powiem. Jeżeli traficie kiedykolwiek na takiego osobnika, dajcie sobie spokój, bo ja wiem z własnego doświadczenia, powiecie, co ty możesz wiedzieć o życiu, masz 17 lat. Otóż wiem dużo o życiu, dobra, wiem, że to dziwnie brzmi z ust 17-latki, ale są ludzie, którzy w bardzo krótkim czasie przeżyli dużo, tak jak ja, albo w długim czasie przeżyli mało, bo życie nie miało
możliwości im tego pokazać. Uważajcie na takie osoby. Ja na razie kończę ten odcinek. Muszę wam tylko jeszcze powiedzieć, że dziękuję za liczbę subskrypcji na kanale. I dziękuję za wsparcie ze strony moich fanów. Pozdrawiam Pixel i to taka strzałeczka. Trzymajcie się. Pa. Aha, i dziękuję Pixel za przekazanie informacji na temat tej dziewczyny. Mam nadzieję, że weźmiecie sobie do serca moje słowa, bo takimi osobami naprawdę nie warto się przyjmować, bo są walnięte. Czas leczy rany i to jest prawda. I jeszcze jedno, nie przywiązujcie się za bardzo do przyjaciół, bo naprawdę nie warto czasami. Ludzie nie są warci waszego cierpienia. I jeżeli miałabym wyciągnąć jakiś morał z tej przyjaźni, to taki, że nie warto rzucać się na głęboką wodę, bo ja tej dziewczynie zaufałam stanowczo za szybko. Na tyle w tym odcinku. Buziaczki dla moich widzów. Trzymajcie się. Pa, pa, misia.